myślałem, jak to ogłosić i w jaki sposób to powiedzieć, ale nie da się w sumie inaczej niż po prostu, że troszeczkę, odrobinkę, ale mnie popierdoliło. Od dnia publikacji tego materiału przez kolejne 30 dni możesz spodziewać się tutaj treści związanych z przygotowaniem oczywiście do matury. Oh my god! Wow! Ale też po prostu na sprawdzian, czy jakieś powtórki. Mam jakieś tam przewidywania, no na pewno porozmawiamy o Bogu Rodzicy. Now, this is epic. Na pewno porozmawiamy o stresie. Mocne, mocne. No nie, nie. No ale te rzeczy dopiero powstawać będą. No nie wiem, no tak się stanie po prostu i tyle. Naprawdę fajnie jest postawić się przed takim faktem dokonanym, to znaczy zobowiązać się do zrobienia czegoś przed ludźmi, czy widzami, czy przed tobą, którym pewnie nic totalnie nie zmienia, czy te filmy będą, czy też nie. What the fuck is this piece of shit? Ale dla mnie jest to gigantyczna różnica i cieszę się, że mogę takie coś ogłosić. To tyle, nie ma tutaj specjalnych emocji, chociaż w sumie z drugiej strony tak chciałbym zauważyć, że o ile mi wiadomo, w tej sferze czy niszy edukacyjnej, w ramach której puchacz pewnie gdzieś tam istnieje, no to nie jest najczęstszy model pracy czy funkcjonowania, znaczy publikowanie filmów codziennie, przede wszystkim dlatego, że nikt na nie nie czeka. I bardzo kurwa dobrze. Ale może uda mi się tutaj troszeczkę właśnie to zmienić, takie podejście i sprawić, że ty albo ktoś, komu polecisz te materiały, faktycznie może chcieć na nie czekać i będzie na nie czekać. Zobaczymy, tak czy inaczej, zapraszam Cię tutaj jutro, zapraszam Cię za tydzień i za dwa tygodnie. Zapraszam Cię też za 7 lat, bo raczej te treści, jest mała szansa, że się jakoś specjalnie zdezaktualizują. No chyba, że dojdziemy do wniosku, że lepiej, żeby za nas maturę pisał ChatGPT. I to nie byłby głupi wniosek. Dni bohaterowie akademickiej areny. Stajecie u progu jednej z najbardziej epickich przygód Waszego życia. Matury ustnej z języka polskiego. Wyprawy, która przywodzi na myśl starożytną walkę z goblinami w labiryncie abstrakcji. To... Jeśli jest tak, że materiały, które docierają do Ciebie na tym kanale, albo uważasz za przynajmniej trochę przydatne, albo uważasz, że dla kogoś innego mogą one się okazać przydatne, to rozważ wykorzystanie ich i właśnie udostępnienie ich dalej. To są dwie jedyne formy wsparcia, jakie od Ciebie oczekuję. Po pierwsze, spotykaj się ze mną, oglądaj te rzeczy, które tutaj wrzucam, a po drugie, jeśli uważasz, że jest tutaj jakakolwiek wartość, czy to humorystyczna, czy edukacyjna, to wypychaj mnie na zewnątrz i pomóż rozgrzać ten algorytm, który podobno w przypadku materiałów codziennie jest jakoś tak najbardziej łaskawy i istnieje największa szansa, że ten kanał się gdzieś tam rozejdzie szerzej. Nie wiem, czy tak jest, nie wydaje mi się, żeby tak było, ale jeśli chcesz mi w tym pomóc, niezależnie od tego, jak działa algorytm, po prostu pokazując te treści osobom, które na przykład przygotowują się do matury, albo stresują się egzaminem, albo nie wiem, lubisz i uważasz, że one mogłyby polubić mnie, to będę Ci za to szalenie wdzięczny. Oczywiście to nie ma żadnego związku z tym, że te filmy będą się pojawiać, bo nieważne, czy skończę ten materiał będąc obok Buddy i Freeza topką polskiego YouTube'a, czy będąc na minus 20 subskrybentach i po prostu YouTube mi każe dostarczać, oddawać widzów, którzy po prostu już nigdy nie oglądną nic na YouTubie, potrafili na mój kanał, to i tak daily będzie zrobione. Now, this is epic.